Witam w posiadłości najmroczniejszy dwór. Ja jestem Arkadiusz i na początku sprawa organizacyjna związana z odcinkiem poprzednim. Niestety, z przyczyn ode mnie niezależnych, nagrał się, że tak powiem, sam mój komentarz bez gry. Stało się to przyczyną małego dysonansu, że tak powiem, poznawczego z mojej strony. Zacząłem wnikać w problem, okazało się, że sterowniki, które się zainstalowały od karty graficznej, zmieniły mi ustawienia w karcie muzycznej. Właściwie nie wiedzieć, jak to się stało. Tymczasem, jak sytuacja wygląda w najmroczniejszym dworze? Niech ja sobie tutaj rzucę okiem. Widzę, że rozbudowałem baraki bardzo dobrze. Dyliżans jest pusty. Bardzo dobrze. I jak teraz sytuacja wygląda? Warto byłoby tu kogoś 12 tysięcy golda. Całkiem dużo. Trzeba będzie ludzi pomału, że tak powiem, wysłać na odmulenie. Oprócz tego... Weźmy sobie Dismasa i coś mu ulepszmy w takim razie. Jak tu sytuacja wygląda? Ulepszenie do poziomu trzeciego. Kurczę, brakuje wszystkiego. Czy ja bym chciał mu coś tutaj tak naprawdę ulepszyć? On ma już tutaj dużo rzeczy ulepszonych. Cel bazowy. Troszeczkę wszystko wzrasta. Krytyczny modyfikator. A jak Reynald wygląda w tym temacie? Reynald również jest tutaj, kurczę, w sumie, że tak powiem, rozwinięty. Mamy tutaj Vivesa, który również jest krzyżowcem. Ale jemu nic nie możemy rozwinąć z tego względu, że jest na poziomie 0. No dobra, w takim razie wejdźmy sobie do opactwa i pozrzucajmy trochę stresu. Kto tu ma najwięcej? Ten Paris cały ma najwięcej. On tylko może się biczować, więc idź i biczuj swoje ciało. Ten również ma niemało tego stresu, więc wrzucimy gościa sobie do transeptu. Okej. Ten również ma niemało, więc on po prostu pójdzie na krużganek medytować drogą do pokoju duszy. I z 12 zostało nam już 8. Pięknie. W każdym bądź danym razie opactwo jest w całości już obstawione. Kto dalej? Tego klienta można by było również wrzucić do Zamtuza. Ten już ładuje w palnik drugi tydzień, a rozmach. I to na tyle. Możemy sobie spróbować ulepszyć broń, kurczę. Jak tam Reynald? Zardzewiała kolczuga. Możemy mu to ulepszyć, a możemy coś rozwinąć? Niekoniecznie, zawsze czegoś brakuje. No dobra, rozwińmy mu to. Weźmy sobie również Dismasa. Dismasowi również zwiększymy, ulepszymy właściwie zniszczony płaszcz na solidny. Okej. To są dwie postacie, które niewątpliwie pójdą na tą wycieczkę teraz, która się zbliża. Tutaj mamy oczywiście te umiejętności survivalowe, to na razie sobie odpuszczę. Lazaret widzieliśmy, tutaj widzieliśmy, ulepszaliśmy. Możemy kupić jakieś rzadkie przedmioty, my jednak nie chcemy nic kupować, wyruszamy. Gdzie byśmy się udali? Może do zatoki wstępnie, jako taki bonusik. Krótka wyprawa na poziomie pierwszym do zdobycia bransoletka odkupienia, wyłącznie trendowaty. Przyjrzyjmy się właśnie. Tutaj jest ten cały nekromanta, jeszcze chyba jednak jestem za cienki. Troszeczkę w uszach. Plus 15 do biegłości leczniczych. A tu? Talizman tętna. Rzadkie. 33 do uzyskanego leczenia. To by mi się przydało. 4,5 tysiąca golda. Niewątpliwie Reynald jako pierwszy ogień. Ty jesteś Dismas, rozumiem. Nie, ty jesteś Chiron. A gdzie jest Dismas? Dismas. Proszę bardzo. Dismas chyba jest tutaj najbardziej rozwiniętą jednostką z tych wszystkich, które posiadamy. Dlatego zostawimy sobie, kurczę, tutaj tego... Zostawimy sobie tego Arlekina. Zostawimy sobie ucznia okultystę.
ale widzę, że... Chyba szału nie robię. W ogóle mamy dwóch Mironów. Jednego będę musiał wyrzucić w ogóle. Mirony. Właściwie obydwóch jest teraz obecnych w składzie. W takim razie... A, ciekawy jestem, czy tego byśmy mogli wrzucić. Nie zamierzam służyć u boku tego czegoś. Czyli generalnie on jest święty, czyli nie chce, nie chce. Ten, kurczę, jednak nie poszedł nigdzie. Dobra, trudno. Ta jest chora, Osmond, ale ona... Ta Neville może by się przydała. Weźmy sobie tą Neville. Ona oczywiście leczy. Leczy drużynowo, oświeca i ręka światłości. Tak, to będzie nasza ekipa. Jak tu sytuacje wyglądają z błyskotkami? Oślepiający amulet. Kurczę, jakaś gruźlica mnie dopadła. Oślepiający amulet. Ty jesteś w pełni pełen, że tak powiem. Plus 20% szans do ogłuszenia. Ale zróbmy tak, to ci zdejmiemy. Teraz będziesz, kurczę, miał 40% szans do ogłuszenia, to całkiem sporo. Plus 30% do odporności na krwawienie. Jak wygląda Dismas? Dismas nie ma nic. Weźmy sobie mu, wrzućmy te dwa przedmioty. Wyłącznie wstręt. Mamy tego wstręta, ale wstręt... Może ja mu dam ten przedmiot od razu, bo pewnie znając życie i moją niewielką pamięć, zapomnę o tym, że to posiadam. Wyłącznie kuszniczka. Kuszniczkę również gdzieś posiadaliśmy, z tego co kojarzę. Kuszniczka, czy to jest kuszniczka? Tak jest. No to proszę bardzo, dostajesz ode mnie item. Tak będziemy sobie wyruszać właśnie na norowisko. Zobaczymy, czy się uda. Jak sytuacja wygląda. Tutaj mamy średnią już wyprawę, czyli kurczę, tego żarcia trzeba by było zabrać, powiedzmy sobie... Powiedzmy z 18 sztuk, weźmiemy sobie dwie łopaty, weźmiemy sobie jeden bandaż, dwa klucze, pochodnik, kurczę, trzeba by wziąć było, powiedzmy z 16, na pewno po drodze jakąś znajdziemy. Weźmy sobie, powiedzmy, jeszcze jedną wodę święconą, tak wyekwipowani, wyruszymy na podbój norowiska. Żyjące w brudzie knury uodporniły się na choroby. A kurczę, no niedobrze, czyli będą... Bardziej odporni na krwawienie, prawdopodobnie, na przykład. Wyciągajmy plusy z minusów. Ruszamy więc. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Co my tu musimy zrobić w ogóle? Oczyścić wszystkie sale. Jak wygląda mapka? Kurczę, mapka widzę jest dosyć taka, trzeba będzie wracać. Pójdźmy sobie najpierw tutaj. Naprzód, żołnierze mroku. Okej, już zaczyna się bać. W tle, jak widać, chyba tragedia i dramat. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Okej, łykamy sobie obraz. No i dobra, rozpoczynamy w takim razie. Pierwsza sal. Parszywy rozpruwacz, rzezimieszek i fizylier. Dobra, w takim razie Arlekin. Jedziesz. Dismas. Upuszczasz krew temu łebkowi. 20% szans, że się obroni. Ależ muzyka jaka się zmieniła. Okej, sprawdźmy, czy to ogłuszenie będzie działać. 50% szans ma, że się obroni, a my mamy 110% szans, że wejdzie. Zobaczmy. Jest. Bardzo ładnie. Jest unik. 90% szans. Okej. Co może ta pani? Ona będzie głównie koncentrować się na leczeniu. Powinienem ją rozwinąć z tym leczeniem. I tak zrobimy w następnej turze. Oczywiście jedziemy z tym gościem. Leczenie drużynowe. Nasz Arlekin. Dobra. Osłabiamy przeciwników. Ach, ten wykazał się odpornością. I w momencie, jak on to robi, wychodzi na pierwszy ogień. Rozumiem. Tego nie widziałem. Co to było? To jakaś nowość.
Spróbujmy gościa po raz kolejny ogłuszyć. Nie, wykończmy go. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Całe szczęście nie pozostawił po sobie truchła. Przeformujemy się. Dismas. Jedziesz z parszywym fizylierem. Dni rżni, nie krwawi łach. Ładnie. Oczywiście leczenie grupowe. Wpadł w jakiś szał, trafił wszystkich, to za całkiem konkretny damage. Dobra, jedziemy w takim razie po kolei. Ogłuszamy tego gościa. Rżni. Press this advantage. Give them no quarter. Rżni. A, jest pudło. Oczywiście leczenie grupowe. No i dobra. A, kurczę, on tutaj troszeczkę kiepsko stoi. Będziemy musieli za chwilę zmienić troszeczkę szyk naszej drużyny, chociaż on się sprawdza tak naprawdę. Po piersie lecznicze zioła, portret i złoto. Dobra, wróćmy do poprzedniego ustawienia. Co mamy tutaj? Prowizoryczny stół. Stół obiadowy o przedziwnej konstrukcji. Może znajdziesz w okolicy trochę jedzenia. Wszystko zjedzone. No dobra. Lecimy więc dalej. Niepokojące dźwięki w tle oczywiście. Sterta kości. Prawdopodobnie wszystko, co zostało po poprzednim śmiałku przemierzającym te okolice. Kurczę, to jest jeden śmiałek. Bohater jest dziwnie zafascynowany szczątkami. Zyskaliśmy perka żądza krwi. Ścierwożerca, knurzy siekacz. Czy oni są faktycznie tak bardzo odporni na zarazę? 60%. Knurzy bębniarz, ścierwożerca. Czyli masakra. No dobra, rozpocznijmy od osłabienia tych gości. Nasza kapłanka leczy drużynowo. Bębny. Minus 10% do uniku. Jak z krwawieniem stoicie. 60-20. Ryżni tego. Gryz. A, jest pudełko. Okej. Okay. Oczywiście spróbujemy sobie kogoś ogłuszyć. Myślę, że tego, kurczę. Nasze przedmioty sprawują się idealnie. Cięcie rzeźnika. Za 6. Odporność na krwawienie. Trzeba zacząć gościa leczyć. Po raz kolejny możemy osłabić. Oni się jednak jeszcze trzymają. Za 9. Konkretny damage. 4 naturę, on ginie. Okej, wyleczmy sobie naszego Arlekina. Dobra, nieważne, wyleczyłem wszystkich, niech będzie. Bębny zagłady. Czacha nam pękła. Troszeczkę się przestraszyliśmy. Dobra, oczywiście spróbujemy sobie ogłuszyć tego pana. 90% szans, czyli raczej nie wejdzie. Bastion wiary, no zobaczmy. Death by inches. Dobra. Jest krwawienie, dwie tury. Po raz kolejny, ale nasz Arlekin uniknął. Dobra, ten bębniarz ginie, a my koncentrujemy się. Drużynowo jedziemy. My koncentrujemy się na tym całym ścierwożercy. Gryz. Zaraza. A
confidence surges as the enemy crumbles. Dobra. Po tej ciężkiej i trudnej walce odnaleźliśmy szmaragd zielony jak trująca zawiść, portret oraz troszeczkę złota. Gdzie teraz, zapytujesz? Myślę, że tutaj będzie całkiem okej. Spokój, cisza, dobra. Lecimy dalej. Mamy zwiad. Po drodze bez przeciwników, więc idziemy sobie. Kolejny nieszczęśnik. Przeszukaj. Pośród kości nie ma nic wartego uwagi. Tu mamy chyba pułapkę. No dobra. Kto jest tutaj dobrze rozwinięty? 60%, 100%. Dismas. Oczywiście. I wchodzimy do następnej z komnat, w której nic nie ma. Tutaj zostawiłem jedną. Będziemy musieli iść tak i tak i tak. No ale spokojnie, jesteśmy do tego przygotowani. Kolejna sala. Drzwi zamykają się z konkretnym łomotem. Skrzynia jest pusta. A co to? Wózek do potraw. Wózek pełen ludzkich szczątków. Trochę przypomina koryto. Ohyda. To mięso wygląda idealnie, okej? Czyli co, my jesteśmy kanibalami? Jakimiś? No niestety trafiamy na pułapkę. Trafiamy na pułapkę. Dobra, w takim razie, co możemy zrobić? Zjedzmy sobie trochę jedzenia, bo tego żarcia nam się uzbierało troszeczkę dużo. Ty chcesz, nie chcesz, ale ty jeszcze możesz zjeść. Dobra, co tutaj? Spokój, cisza, okej. Czyli w takim razie zostaje nam powrót do miejsca, do skrzyżowania, w którym pójdziemy w drugą stronę. Na razie idzie to całkiem sprawnie, nie widzę wielkich problemów. Nasi bohaterowie są zdrowi. Specjalnie nawet się nie boją. Trzeba będzie się przygotowywać pomału do walki z tym nekromantą. Spodziewam się, przeciwnik jest raczej twardy, gdyż jego zabicie jest zapisane w księdze. Tutaj jest jeszcze jakiś skarb. Nie wiem, czy nie iść tak po prostu sobie jakoś. Tak zrobimy. Wrócimy dokładnie tą samą drogą, którą tu przyszliśmy. Kto bogatym zabroni? Mamy jedzenie, mamy pochodnie, mamy dużo zdrowia. Nie jesteśmy ani w ogóle trochę praktycznie przestraszeni. Ogarniemy ten temat. Wracamy do punktu wyjścia. Okej. Rozkwierał nam głód, ale jesteśmy na to przygotowani. Możemy sobie tutaj tak naprawdę zrobić pielgrzymkę ze 3 razy. Przynajmniej na razie mamy jedzonko, mamy pochodnie. Mamy zestaw obozowy jeszcze przede wszystkim. Czy tam nie zestaw obozowy, tylko jak to się ładnie tu nazywa? Drewno na upał to się ładnie tu nazywa. Okej, skrzyneczka. Skrzynia jest pusta. Dobra, zaskakują nas tutaj czerwie 2 i plwacz. One stoją generalnie. One są cienkie, tylko tyle, że zadają konkretny damage. Zobaczmy, jaki my zadajemy. Oczywiście leczmy wszystkich. No i zobaczmy, grobowe ukąszenie. Jest unik. Dajmy sobie przymiot, wyplucie. A i trafiony Dismas. Jest odporność na truciznę i na coś jeszcze nawet. Dobrze, dobrze. Dawaj żarliwe oskarżenie, pojedziemy dwóch. Be gone, fiend. Zostaje tylko ten śmieszny pajączek. Plwacz niejaki. Dobra, spróbujmy gościa troszeczkę zadziwić. Przechodzimy na pierwszy ogień. Back to the pit. Wracaj do otchłani. Kamień poruszenia. Kamień poruszenia. To nam daje pewne przymioty. Najlepsze jest to, że znowu skończyło nam się miejsce w ekwipunku. Ale taki problem to nie problem. Będziemy coś za chwilę wyrzucać.
knurzy siekacz. Knurzy siepacz. Siepacz, siekacz, a okej. Okay. Knurzy bębniarz i knur kanalia. Czyli całkiem sympatyczna 21 zdrowia. Dobra, zacznijmy od wzmocnienia się. Kogo byśmy chcieli wyleczyć na początek? Polećmy sobie w Gismasa. Rzyk. Ok, 10 strachu. Oni tu są odporni na krwawienia? Nie są odporni na krwawienia. No nic, trzeba tego pomału zacząć zmiękczać. Chociaż zacznijmy może od końca. 7 damage, 3 rundy. Dobrze. Ogłuszamy tego klienta oczywiście niewątpliwie. Bębny osłabienia. A koncentrują się na naszej kapłance. Hakiem w miękkie. Dobra, musimy ratować Arlekina. Musimy ratować Arlekina. Continue the onslaught. Destroy them all. Rzyk. Slowly. Ładnie. Gently. This is how a life is taken. To przestawienie akurat specjalnie tutaj nie zadziałało jakoś tam na jego korzyść czy niekorzyść. Spróbujemy gościa po raz kolejny jeszcze ogłuszyć. Kurczę, nie dostaniemy się tak daleko. Rzyk. To już po raz trzeci chyba. Czuję jego lodowate palce zaciskające się na mym umyśle. Nie mamy żadnej postaci, która może zrzucać stres. To trochę błąd z mojej strony. Tego gościa nie dopuścimy już do walki. Postaramy się go zniszczyć jak najszybciej. Rzyk. Okej, wszystkie mu te rzygi wchodzą niestety. Nasza kapłanka już jest u skraju wytrzymałości. Dobra, zróbmy sobie to w taki sposób, iż zagrajmy inspirującą nutę. A, mamy kogoś, kto zrzuca stres. No dobra, to wszystko jasne. Okej, okej. Cięcie rzeźnika trafia. Krwawienie. Giń. Their formation is broken. Maintain the offensive. Bandażowanie. Twój bohater krwawi. Jeśli sobie tego życzysz, możesz wykorzystać bandaż w ekwipunku w celu zatamowania krwi. Kliknij bandaż w trakcie tury rannego bohatera. My jednak tego bandażu, chociaż nie jest, możemy go zużyć w sumie. Czemu nie? A oprócz tego jeszcze... Leczymy się. Jeszcze krytycznie nam się udało. Ładnie. Kurczę, ten koleś jest tak daleko, że nie jestem w stanie go sięgnąć. Ale już uległo to zmianie. Solóweczka. Jest osłabienie. Minus 10 do celności na dwie rundy. No i jak widać, sprawia się dobrze. Rżnij tego, kurczę, świniaka, knura, kanalię. No i dobra, odnaleźliśmy wodę święconą, portrety. Najczarniejszy z losów. Naszym celem było zbezczeszczenie zwierzęczych kapliczek knurzego ludu, co pozwoliłoby nam rozproszyć tych diablich synów. Dość prędko natknęliśmy się na artefakt. Nie miał nic wspólnego z prostymi fetyszami skleconymi przez świniopodobnych. Wyglądał? Jakby obsydian wyrósł i skręcił się w mrocznym symbolu kultu. Jego kształt wił się wokół pulsującej czerwonej kuli, z której wydobywało się złotowrogie światło.
Cuthbert, Bolaine i ja wahaliśmy się, ale po trzykroć przeklęty Mizir pod wpływem szaleńczego impulsu wepchnął pochodnie w ukryty otwór i przypieczętował nas los. Okej, czyli tutaj trzeba coś chyba wywnioskować z tego. Łykamy wszystko. No i teraz tak, generalnie to nie mamy miejsca. Mamy kamień poruszenia, plus 20 szans do przesunięcia. Ktoś tu przesuwa? Niekoniecznie, ale i tak dajmy komuś ten przedmiot. O ile ktoś może go w ogóle wziąć, dajmy go temu gościowi. Wróćmy do pozostałego szyku. Okej, mamy zwiad. No i dobra, zobaczmy co w tej skrzynce jest. Oczywiście użyjmy klucza. Herby, Onyx i akt własności. No i już brakuje nam miejsca, niestety. Co bym chciał wyrzucić, kurczę. 500 sztuk, 500 sztuk. Te akty własności by mnie interesowały. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. No dobra, w takim razie odpuścimy sobie to. Weźmiemy sobie to. Reszty nie możemy wziąć oczywiście, bo nie. Lecimy dalej. Tu po drodze jeszcze ile znajdziek w ogóle jest. Łus pełen ludzkich szczątków trochę przypomina koryto Ohyda. Co możemy zrobić? Podpalmy to. Ten przedmiot nie może wykonać żadnego działania. Same gnijące ciała. Okej, mamy przeszkadzajkę. Pierwsza z pochodni poszła, że tak powiem, do piachu. Znaczy pierwsza z pochodni, pierwsza z grupy pochodni. Dobra, ty spróbuj rozbroić. Ładnie. The match is struck. A blazing star is born. Kurczę, ma całą masę tych negatywnych rzeczy ogólnie. Trzeba będzie nad tym gościem pomyśleć w przyszłości. Czy się opłaca będzie go leczyć, czy raczej trzeba będzie zrobić to w sposób bardziej tradycyjny i powiedzieć mu, tam są drzwi. Kolejny zwiad. Tajne sale. Wyjątkowo udany zwiad może skutkować odkryciem tajnej sali. Przejdź do pola oznaczonego gwiazdką i wciśnij lub kliknij, aby wejść do środka. Na tych, którzy mają klucz, czekają ogromne bogactwa i skarby. Czy my mamy jeszcze klucz? Oczywiście, że mamy. Tutaj jest. Powiedzmy sobie w taki sposób. Teoretycznie możemy jeszcze iść tędy, ale i tak naprawdę nie mamy miejsca w ekwipunku za wiele. Stoję jak pełen tępych, zardzewiałych noży. Nie ma tu nic przydatnego. Aha, tutaj będzie walka. Cztery czerwie. Reynaud, jedziesz. Okej. Okay. Inspirująca nuta. Jedziesz. Nasza kapłanka została ogłuszona. Nasz Arlekin został ogłuszony. Udło. Dobra, dawaj to żarliwe oskarżenie. Dawaj rozpryskowy. Kapłanka. Kapłanka niech pomału się zacznie leczyć. Kurczę, jej zdrowie już jest, powiedzmy sobie, w połowie. Ogłuszenie. Dobra, rżnij. Another one falls. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Kurczę, jak tutaj sytuacja wygląda ogólnie z naszymi miejscami w ekwipunku? Tutaj jest pusta sala. Okej. Okay. Pójdźmy sobie w taki sposób. Tutaj kolejny skarb na nas czeka. O ja, jak to wygląda w ogóle, kurczę. Beczka, na której stoją głowy. Beczka śmierdząca procentami, ogólnie jest to ładnie nazwane. No dobra, weźmy. W beczce schowane są skarby.
A i zaskakują nas okultyści, awanturnicy i zawsze ciężko wypowiedzieć. Akolita okultystów, okultysta awanturnik i okultysta awanturnik. Całe szczęście oni są mało odporni na krwawienia. Ładny damage. Pogańskie okaleczenie. Arlekin dostaje niestety razy. Krytyczne leczenie. Reinault. Dawaj, ogłuszaj tego gościa w drugim rzędzie. Okej, okay. Ryżnij tych dwóch. Ryżnij tego. Za 10 damage, ładnie. Lismas zostanie, ten Reynald też zostanie. Tą kapłankę w sumie jakby rozwinąć i tylko zostawić ją do leczenia. Byłoby bardzo spoko. Tego Arlekina chyba się pozbędziemy, coś mi się wydaje. Ale to zobaczymy. Jest kolejna porcja krwawienia. Jest unik. Bo ta ekipa sprawdza się całkiem spoko. Jeszcze jakby dać kogoś tutaj, kto by jeszcze zrzucał stres, tak naprawdę bylibyśmy ograniczeni tylko zasobami, które mamy ze sobą. A trifling victory, but a victory nonetheless. Dobra, poczekajcie, czyli tam generalnie w środku coś może być. Należy się spodziewać. Czy ktoś jest głodny? Zjedz ty, zjedz ty i zjedz ty. Dobra, czy tu w środku coś było, bo nie pamiętam. Bitwa w sali z obiektem. Dobra, rozświetlmy sobie tu teren. Mamy jeszcze tych pochodni kilka. I zobaczmy. Pająki. Pajączaki. Jak one stoją z życiem? 7-7-7-7. Są mało odporne w ogóle na wszystko, tak naprawdę. Dobra, w takim razie jedziemy. Another abomination cleansed from our lands. No, lecz wszystkich. I to jest dobra taktyka. Jedna osoba leczy. Przynajmniej na ten czas. Spodziewam się, że niewątpliwie twórcy przewidzieli to, że tutaj jest taka osoba jak ja. I za chwilę pewnie będą potwory, które są absolutnie odporne na krwawienie, absolutnie odporne w ogóle na wszystko. Miron. Arlekin. Dobra, gorliwe. Dwóch naraz. Niniejszym cię osądzam, Reynaud. Lecz wszystkich. Rżni. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzy fall. Co to jest? Kamień ofiarny. Kamień przeznaczony do przewiania pradawnych barbarzyńskich rytuałów. Co byśmy mogli w niego włożyć? Na przykład chciałbym w niego włożyć pochodnie, oczywiście. Ten przedmiot nie wywołał żadnego efektu. No dobra. Bohater jest bardzo poruszony. 60% stresu, nieźle. Znaczy procent, punktów. Chciałbym jeszcze dotrzeć do tych tajnych drzwi. Tutaj prawdopodobnie już żadnych walk nie będzie. Przynajmniej tak głosi nam. Wierzę w ciebie, że znajdziesz tutaj coś, co będzie dawać ci przymiot. Dobra, zaczynamy łapać więcej stresu na tych kurczy znajdźkach niż na walkach. Pośród szczątków nie ma niczego wartościowego. Ciekaw jestem, czy nasza magiczka by sobie z tym poradziła. Neville, kapłanka, uwaga. Dała radę. Zrzuciła sobie trochę stresu. Tamten się zestresował, że tamta się odstresowała. A, tutaj był ten w ogóle... Wróć komenda. Tutaj był w ogóle gdzieś. Okej, gdzieś żeśmy dotarli do jakiegoś tajemniczego miejsca. Ta skrzynia stoi tu od wieków. Na jej boku znajduje się zamknięta skrytka. Proszę bardzo. 2,5 kafla, jedna sztuka. Za mało miejsca. Kurczę, no na pewno wyrzucę sobie szmaragd.
i w sumie ten zestaw obozowy już mi jest niepotrzebny. Ładnie tutaj poszło, naprawdę jestem w szoku, ile kasy teraz będziemy mieli. Idziemy jeszcze dalej. Ależ ta ekspedycja się przedłużyła, ale ile mamy bogactw. Nasi bohaterowie to są naprawdę koksy już. Dobra, idziemy do kolejnej sali. Czy mamy jeszcze w ogóle jakąś... Tutaj są pułapka. Aha, skrzynia jeszcze jakaś po drodze. Dobra, kto rozbraja? Dismas. On się nigdy nie myli, jak Saber. Jeszcze mamy jedną pochodnię, łykamy. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Aj, za późno się zorientowałem, mój błąd. Carelessness will find no clemency in this place. I ostatnia sal, którą odkrywamy. Bardzo udana ekspedycja, mimo że nie udało mi się tutaj jednej, właściwie dwóch skarbów znaleźć. Drobiazg, to jest akurat pikuś. Misja ukończona. Some experiments should have never happened. You are doing just work ending them. Kurczę, 8,5 tysiąca już z wyprawy. Plus do tego jeszcze rzadki przedmiot dla antykwariuszki. Ależ pięknie to wszystko się ułożyło. Bohaterowie, awansy. Dismas na poziomie trzecim. Rzutem na taśmę. Obsesja na punkcie zabijania. A co to jest? Zastępuje przyczajenie. Plus 3 punkty krytyczne, jeśli punkty zdrowia poniżej 50%. Ok. Miłośnik procentów. W mieście tylko pije. Zastąpiono słaba pola życia. Czyli utwierdza się to, że tak powiem, utwardza ten nawyk, jak jest taki znacznik. Czy zastępuje? Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. O kurczę, chciałem powiedzieć. Co się okazuje? Mamy kolejne... Słuchajcie, słuchajcie. Z dawna oczekiwany dzień. Pogłoski o naszym żałosnym położeniu szybko się szerzą i oto zjeżdża kareta pełna przyszłych zwłok, niedoszłych bohaterów. Ale zanim tam dojdziemy, rzućmy okiem sobie tutaj na sytuację, która miała miejsce. Bohaterowie Reynald, Dismas, Myron oraz Neville zarżnęli wiele knurów zalanych posoką jamach norowiska. I proszę bardzo, Reynald, awans. Neville, awans. Dismas, awans. Bohater Layard osiągnął całkowity spokój. Nowy nawyk, spokój. Czyli to jest negatywne. Minus 15% obrony czy obrażeń w pierwszej rundzie. Bohater pozbył się stresu. Aha, czyli ten został natchniony i życzy sobie kontynuować modlitwę. No niech będzie. Bohater Paris osiągnął jedność z cierpieniem i pozostaje głuchy na nakazy zakończenia samobiczowania. Czyli też zostaje jeszcze w środku. Nieźle. Ten zrzucił spokojnie stres i ten zrzucił również spokojnie stres. Okej. Wow, faktycznie jest tutaj tych ludków cała gama. Szkoda, że wszyscy na poziomie 0, kurczę. Szkoda, że wszyscy na poziomie 0. Oczywiście przyjrzymy im się w następnym odcinku i będziemy działać dalej w następnym odcinku. Tymczasem ja jestem Arkadiusz. Mam nadzieję, że ten materiał nagrał się w 100% tak jak chciałem, nie tak jak poprzedni, w którym wystąpiły drobne zacięcia. Oczywiście, jeżeli się podobało, chciałem zauważyć, że na chwilę obecną jeszcze nikt nam nie zginął. To jest, kurczę, naprawdę niezły sukces, bo nigdy nie udało mi się dojść tak daleko bez utraty żadnego łebka. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Oczywiście, jak już wspomniałem, jeżeli się podobało, zostaw kciuk w górę, zostaw komentarz. Komu się należy przyjrzeć? Kogo należy wywalić? Mamy tutaj 20 ludzi już, z czego Dismas jest na poziomie trzecim, Reynald na drugim. Będziemy oczywiście tych łebków ciągnąć. Jakiś skład trzeba sobie wybrać na tego nekromantę. Co rozwinąć? 12 tysięcy golda po raz kolejny. Jeżeli oczywiście chcesz być na bieżąco, kliknij, zasubskrybuj. Tymczasem ja się żegnam, jestem Arkadiusz, to jest Darkest Dungeon. Cześć!